Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wydaje się skomplikowana ta rzeczywistość z Jezusem po zmartwychwstaniu. Bo wcale to nie jest takie jednoznaczne i oczywiste, że widząc Go rozpoznajesz, że słysząc też Go rozpoznajesz, że idąc, krocząc w drodze, kiedy Ci wyjaśnia Pisma, to Ty już wiesz, że to On. Dziwne jest również to, że jak mówią nam Ewangelie, te oktawy Wielkiej Nocy, możesz spotkać Jezusa, ale Go nie rozpoznać, ale to wcale nie znaczy to, że On przy Tobie nie jest albo że Go nie ma. Jak to dobrze, Panie Jezu, że Ty sobie nic nie robisz z drzwi zamkniętych. I przychodzisz, kiedy chcesz i jak chcesz, i mimo zamkniętych zamków, zatrzaśniętych drzwi, różnych naszych zamknięć, naszego serca, na Twoją obecność, na Twoją miłość, na Twoje przebaczenie, Ty ciągle przychodzisz, jakby ciągle nic nie masz przeciwko temu, ani się nie gorszysz, ani w jakiś sposób nie robisz scen z tego, że my tak mało i ciągle mało w Ciebie wierzymy. A Ty? Jak stworzyłeś, Boże, to swoje arcydzieło? Prawdziwie mnie tym zachwycasz. Widzę bowiem, że i to mi pokazujesz, że nie było żadnej innej przyczyny Twego stworzenia oprócz ognia Twojej nieskończonej miłości. Pomimo wszystkich tych nieprawości, których dokonaliśmy przeciwko Tobie, Ojcze Wieczny. O miłości niewysłowiona. Pomimo tego, iż w świetle Twoim widziałeś wszystkie nasze nieprawości, które Twoje stworzenie dopuściło się przeciwko Twej nieskończonej miłości i dobroci, Ty prawie tego nie dostrzegłeś. Ale zatrzymałeś swoje spojrzenie na pięknie stworzenia, w którym rozkochałeś się, obdarzając je Twoim obrazem i podobieństwem. Słuchajcie, tak święta Katarzyna opiewa Boże miłosierdzie.
tak spostrzegała siebie w ogromie tego wszystkiego, co ją otaczało, czym sama żyła. I mimo tych wszystkich nieprawości, o których mówi i których też jesteśmy jako świadomi, to zobaczcie, że rany Chrystusa, które dzisiaj nam znowu ukazuje wobec świętego Tomasza, to jakiś bardzo szczególny, wydaje mi się, portret Bożej miłości. Zapisani w nich jesteśmy my wszyscy, każdy z nas. I nie jako oskarżenie, ale jako usprawiedliwienie. Najpiękniejsza miłość Chrystusa, Boga do człowieka, bywa przez nas raniona, ale ona nigdy nie ustaje. I my dzięki Jego miłości, miłosierdziu, każdy z nas może się dźwigać na nowo do nowego życia. Bo miłosierdzie Boże to jest powoływanie na nowo do życia. Słuchajcie, może łatwiej by było nawet Panu Bogu stworzyć na nowo cały ten świat. Zapomnieć o tych wszystkich nieprawościach, o tym wszystkim, co jest na tym świecie i tak dalej, ale o wiele piękniej jednak jest obdarzyć kogoś miłością miłosierną i przebaczającą. Obdarzyć, otulić tą miłością kogoś, kto sam siebie zranił, bo Bóg na nas w ten sposób patrzy. On bardziej cierpi z naszego powodu niż ze swojego powodu. On bardziej jeszcze chce nas przekonać do tego, że ta Jego miłość jest darem niewyczerpalnym, a miłosierdzie, z którym do nas przychodzi, zobaczcie, to jest zażyłość, której można powiedzieć, łączy osoby, które połączone są ze sobą miłością. I oczywiście jest to miłość nieproporcjonalna Boga do człowieka. My na nią nie potrafimy odpowiedzieć tak, jak On nas miłuje, ale możemy odpowiadać tą miłością wobec wszystkich, których spotykamy na naszej drodze. I wtedy to Boże miłosierdzie rozlewa się na cały świat. Siostra Faustyna, trudno o niej dzisiaj nie wspomnieć, w ten dzień napisała kiedyś takie słowa: czuję, że jestem Jego dzieckiem. Czuję, że cała jestem Jego własnością. I jestem zupełnie o wszystko spokojna, bo wiem, że rzeczą Chrystusa jest myśleć o mnie. Ufność moja jest bez granic w Jego miłosiernym sercu. I to jest tajemnica zmartwychwstania. Tajemnica miłosierdzia. Tajemnicą zmartwychwstania, kochani, to nie jest to, że ktoś powstał z martwych, że Chrystus zmartwychwstał, bo przecież wiemy z historii Jego życia, że wiele osób powoływał, już wskrzeszał. Ale tajemnicą zmartwychwstania jest przede wszystkim objawienie tajemnicy ogromnej, przeogromnej, odwiecznej miłości Boga do każdego z nas. Miłości, która usprawiedliwia, a która nie oskarża. Słuchajcie, ja bardzo lubię ten obraz Chrystusa, który przychodzi do wieczernika, tak jak dzisiaj czytamy, i Chrystus pokazuje te swoje ręce i otwarty bok. W przepiękny sposób pokazał to Caravaggio, może znacie ten obraz o świętym Tomaszu. Bardzo przejmujący, taki realistyczny, opowiadający historię, która nie wydarzyła się, przynajmniej nie jest opisana w Ewangelii, ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby na to popatrzeć. I w tym obrazie jest coś nieprawdopodobnego, bo Chrystus jakby otwiera swój bok na nowo. A ten Tomasz tak się pochyla i ten palec, taki paluch, słuchajcie, tak ordynarnie wsuwa w jego ranę. A ten Chrystus, widać, że jakby pogrążony jest w jakimś cierpieniu, w jakimś takim bólu, ale jakby łapie tą jego dłoń, jakby chciał powiedzieć, żebyś się czasami nie wycofał z tego. Jeśli chcesz sprawdzić, to sprawdź. Jakby tą rękę albo, bo tu można interpretować to w różny sposób, jeszcze bardziej chce wepchnąć w swoje wnętrze, żeby on dotknął tego serca, z którego wypływa jego miłość i miłosierdzie, albo też, żeby go zatrzymał. To już wam zostawiam do własnej interpretacji, bo można interpretować to i w ten sposób. Ale przepiękne jest to, że ten Chrystus jakby
On dotykał i On powoływał do życia. I tak sobie pomyślałem, że może ten obraz jest odzwierciedleniem tego, że jakby ta niewiara Tomasza chciała Jego powołać do życia w Jego wierze, którą tak bardzo i my chcemy, bo chcemy wierzyć, bo chcemy ufać, bo chcemy iść cały czas do przodu, bo wierzyć to narodzić się w Bogu, to przyjąć Jego miłość i odpowiadać tą samą miłością na to wszystko, co nas spotyka, mimo, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, mimo różnych utrapień i przeciwności, które każdy z nas pewnie doświadcza i spotyka. I módlmy się o to dzisiaj, o to, żebyś, Panie, przychodził z tym darem pokoju, żebyś w miłosierdziu rodził nas na nowo, rodził nas w naszej codzienności, rodził nas do życia i rodził nas do zaufania. Abyśmy to miłosierdzie tak naprawdę też umieli pokazywać sobie nawzajem. Abyśmy w tym miłosierdziu wyznawali też tą wiarę i tą miłość do Niego, że chcę tego, czego Ty chcesz. I wierzę, że Ty mnie nie opuścisz nawet w każdym zranieniu, które Ci mogę zafundować. I zjednocz mnie ze sobą. Zjednocz mnie ze sobą z Twoją wolą wobec mnie, abym mógł żyć pełnią życia, z którym Ty przychodzisz, obdarzając mnie swoim błogosławieństwem. Nie było żadnej innej przyczyny Twojego stworzenia, mimo ogromu nieprawości, których dopuściliśmy się przeciwko Tobie, jak tylko rozmiłowanie w stworzeniu, którym jest każdy z nas. I obyśmy to dzisiaj bardzo mocno usłyszeli. Miłosierdzie niech Cię dzisiaj otula i w miłosierdziu znajdź dzisiaj swoje wytchnienie i radość.